W 2024 roku za średniej klasy smartfona musimy zapłacić około 1000 zł, co jest niewątpliwie prawdziwą okazją. Co powiecie zatem na biznesowego laptopa w tej cenie? Zapraszam do oglądania. Przed Wami dwa prawdziwe bestsellery z naszego sklepu: Lenovo T470S i Dell Latitude 5400, bo o nich mowa, to prawdziwe potwory do pracy biurowej. Oba wykonane są z polimeru, który gwarantuje wytrzymałość na lata oraz charakteryzują się najwyższej klasy ergonomią. Sprawdźmy jednak, czy procesory i7 zawsze są lepsze od tych i5 i czy ilość rdzeni tak naprawdę ma znaczenie. W Lenovo T470S procesor i 77600U świetnie sprawdzi się w zadaniach wymagających dużej mocy pojedynczego rdzenia, jak edycja dokumentów czy praca z bazami danych. Natomiast Dell Latitude 5400 z procesorem i 5 ósmej generacji będzie lepszym wyborem dla użytkowników potrzebujących większej wielozadaniowości, takich jak programowanie, obróbka grafiki czy lekka edycja wideo dzięki większej liczbie. Bierdzeni i wątków. Wybór między Lenovo T470S a Dell Latitude 5400 sprowadza się do preferencji użytkowania. Wysoka wydajność w zadaniach jednowątkowych z procesorem i7-7600U czy lepsza wielozadaniowość i nowoczesna efektywność procesora i5 ósmej generacji. Oba procesory i oba modele oferują solidne fundamenty do pracy na najwyższym poziomie. I to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że oba te modele możecie sprawdzić w każdym z naszych salonów stacjonarnych. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.